Witamy w kolejnym dniu rozważań z nauczania Jana Pawła II. Różaniec należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej. Rozwinięty na Zachodzie, jest modlitwą typowo medytacyjną i odpowiada poniekąd modlitwie serca czy modlitwie Jezusowej, która wyrosła na glebie chrześcijańskiego Wschodu. Świętemu Serafinowi Sarowa przypisywana jest taka piękna, prosta myśl. Pij tylko z tego źródła, z którego pije koń. Pamiętaj, koń nigdy nie będzie pił zepsutej wody. W tym świecie, w którym doznajemy tyle smutku, świecie, w którym jest tyle zgnilizny, ciężko odnaleźć dobre źródło, które mogłoby pożywić nasze serce, tak by wrać w nie radość, szczęście i pokój. Takie źródło odnajdujemy w modlitwie różańcowej. Jak zaznacza święty Jan Paweł II, modlitwa różańcowa jest modlitwą kontemplacyjną. Jak powiedzą wielcy nauczyciele życia duchowego, kontemplacja nie jest niczym innym jak zanurzeniem. Dzisiaj, gdy sięgamy po różaniec, mamy z nim, wraz z Maryją, zanurzyć swoje serce w tajemnicy samego Boga. Zbliżyć usta swojego serca do tego źródła, które tak naprawdę potrafi ożywić nasze serce, które tak naprawdę potrafi na nowo wrać radość i pokój w nasze serca. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.